Z nami Damian Wrzesiński, 8 rund, 80-72, więc tam jeden sędzia, Włodzimierz Kromka, dał jedną rundę. Ale w sumie trudniejsza walka, niż mogłaby na to wskazywać punktacja. Tak, no zawodnik był wymagający, oglądałem jego tam, nie było za dużo jego walk, ale widziałem jego treningi i te walki, które widziałem, to zresztą jego ranking, że miał te walki, które wygrane, to miał większość przed czasem i wiedzieliśmy, że ma ten prawy właśnie taki bardzo niebezpieczny, od pierwszych rund zwłaszcza i właśnie dlatego byliśmy uczuleni na to i tutaj naprawdę świetna robota trenera, który ustawił mi plan taktyczny i ten plan praktycznie, no można powiedzieć, że robił całą robotę i dlatego wynik walki był taki właśnie, jaki jest, czyli zdecydowanie większość rund wygrałem. Właśnie ten prawy, bo chciałem też o to spytać. On fajnie strzelał tym prawym krzyżowym. Tak trochę na bark go brałeś, zbijałeś, ale raz się zagapiłeś, tam raz cię trafił w narożniku. Trzeciej rundy. Teraz nie pamiętam, możliwe tam, że tam wszedł ten cios, tak nie pamiętam do końca. Ale właśnie większość, znaczy ten, nawet ten cios, który wszedł, to mimo wszystko gdzieś tam był zamortyzowany, bo nie odczułem jakiejś tam bomby, nie? A głowami troszeczkę gdzieś tam w tych już takich zwarciach, gdzieś tam troszeczkę głowami się momentami zderzaliśmy i bardziej jestem pobijany od tych zwarć takich, nie? Twoim firmówką poniekąd jest ten lewy sierp. Bardzo często go bijesz tak obszernie, z góry, trochę jak Golovkin. Oczywiście nie ma tej wymowy co Golovkina, ale lubisz tam tak bić. Teoretycznie wygląda to wolno, ale jakoś to wchodzi, więc jakiś dobry timing widocznie jest. Natomiast dzisiaj ten lewy sierp skróciłeś i bardzo fajną akcję zrobiłeś, tak ponowiłeś akcję dwa razy sierpem w siódmej rundzie i już miałeś mocno podłączonego. On się skleił, nie wiem czy w ogóle to widziałeś, ale ta mocno ci zatańczył. Tak, widziałem, ale dosyć łapał mnie i się męczyliśmy trochę w tych, troszeczkę chciałem właśnie wtedy po tym lewym sierpowym go tam przyspieszyć, trochę więcej ciosów zadać i on umiejętnie mnie tam trzymał i troszeczkę też się zmęczyłem przez tą szarpaninę właśnie, nie? Ale mimo wszystko tam po tym lewym sierpie tam kilka razy jeszcze go tam mimo wszystko jeszcze trafiłem, nie? Na doły i trochę tam na górę też, nie? Ale mówię, no przez to, że tak umiejętnie mnie zapał w tym momencie, to ciężko było mi go właśnie tak gdzieś skończyć, nie? Jak każdy Rosjanin, bo startował jako Niemiec, ale to tak naprawdę Rosjanin, dobrze pokładany technicznie zawodnik. Dokładnie, no byliśmy na to nastawieni już od samego początku, jak go obejrzeliśmy, że pokładany zawodnik i że będziemy musieli go oszukać i mądrze boksować przede wszystkim. No i myślę, że no udało nam się to. Dziękuję właśnie trenerowi, chłopakom z kadry Wielkopolski, bo byłem na obozie właśnie w górach z chłopakami z kadry Wielkopolski bokserów i świetnie naprawdę przygotowania były i jestem mega zadowolony. Naprawdę ciężko było, ale no właśnie ja uwielbiam ciężką pracę i teraz będę zbierał tego efekty właśnie, przynajmniej chcę tak. Świetna walka przed rewanżem z Chudeckim, bo wygrana wyraźnie, bez większych szkód, ale wysoko postawił dosyć poprzeczkę chłopak. Tak, cieszę się bardzo, że rywal właśnie był, że to już była wyższa półka, można powiedzieć tak naprawdę i tutaj z Michałem Chudeckim znowu będę musiał się na Mańkuta przestawić, troszeczkę wiadomo, będziemy musieli trochę zmienić znowu plan działania, ale ostatnie walki miałem właśnie zeszłego roku i jeszcze w tym roku z Mańkutami, dlatego troszeczkę ciężko było mi na początku okresu przygotowawczego tutaj do Majera zmienić trochę pracę na nogach i tam zadawanie ciosów, ale już pod koniec było coraz lepiej. Ty twierdziłeś, że wygrałeś, Chudecki twierdził, że wygrał. Walka rzeczywiście była dosyć równa. Co chcesz zmienić? Ja nie pytam konkretnie o taktykę, ale co musisz zmienić w swoim boksie, żeby go oszukać tym razem? No szczerze to wstępnie pierwszy podstawowa rzecz to fizycznie na pewno się wzmocniłem i jeszcze będę do walki na pewno się wzmacniał, bo Michał jest cięższym dużo zawodnikiem ode mnie i w pierwszej walce jednak to grało też gdzieś tam jakąś rolę odegrało. W tych zwarciach było mi ciężko z Michałem. Teraz będzie inaczej, na pewno pracuję nad tym i oprócz tego jeszcze na pewno, że chodzi o taktykę i akcję, które będziemy pracować na Michała, to na pewno gdzieś tam coś nowego na pewno pokażemy w ringu. Cały czas to tak trochę poniekąd tylko musisz gdzieś na rękę, bo jesteś numer jeden wadze lekkiej w Polsce. Na dobrą sprawę nie ma kogo tobie wystawić. I tak wygrana nad Chudeckim gdzieś przyniesie ci sławę w tym środowisku bokserskim. Natomiast to dużo ryzykujesz jednak, bo idziesz cały czas do góry. To jest niby niedużo, ale jednak gdyby Michał musiał schodzić do lekkiej, to byś miał ogromną przewagę wtedy. Cały czas tak troszkę ustępujesz. I tak się zastanawiam. Oczywiście jak wygrasz z Chudeckim, zrewanżujesz mu się za czasy boksu olimpijskiego, super, na pewno gdzieś tam zyskasz popularność dzięki temu, natomiast no, też trochę ryzykujesz w ten sposób i tak się zastanawiam, czy to dobry krok z twojej strony.
Dokładnie tak jak wszystko, tak jak pan powiedział, się zgadza. No, kto nie ryzykuje, ten, jak to mówią, szampana nie pije. Chcę tutaj właśnie zaryzykować tą walkę z Michałem, specjalnie dla Michała. Już powtarzałem to zawsze, że dla Michała nie ma problemu, że mogę w jego kategorii zaboksować. Jest to tylko kategoria wagowa wyżej, dlatego tutaj nie ma problemu, ale już po tej walce na pewno już od nowego roku będę się skupiał właśnie na wadze lekkiej, bo to jest moja naturalna waga, w której chcę boksować, nawet super lekkie mógłbym boksować, bo nie mam problemu z wagą i no i taki jest mój cel, żeby od nowego roku już boksować w mojej naturalnej wadze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam redakcję Boxer.org, wszystkich kibiców, sympatyków boksu, moich wszystkich sponsorów właśnie. Bardzo dziękuję, bo bez nich to bardzo ciężko byłoby mi skupić się na przygotowaniach. Dzięki. Dzięki również.